List do Galacjan, Hamilton Smith, komentarz, rozdział pierwszy. Prawdziwa Ewangelia i prawdziwe apostolstwo. Wprowadzenie. Czytając list do Galacjan, zauważamy, że w tamtejszych zborach pojawiła się błędna nauka podważająca fundamentalne prawdy wiary. Nauczano mianowicie, że ci, którzy uwierzyli, muszą zostać obrzezani i przestrzegać wszystkich przykazań prawa mojżeszowego, inaczej nie mogą być zbawieni. Ludzie głoszący te nauki nie zaprzeczali w sposób bezpośredni prawdom dotyczącym osoby Chrystusa, nie podważali faktu Jego śmierci czy zmartwychwstania, ani też nie odrzucali konieczności wiary w Chrystusa. Fałsz i zakłamanie głoszonej przez nich nauki polegały na utrzymywaniu, że wiara w Chrystusa i Jego dzieło nie są wystarczające dla osiągnięcia zbawienia. Ta błędna doktryna, która odwołuje się do cielesnej natury człowieka, głosiła, że zbawienia wiecznego nie można otrzymać wyłącznie dzięki samemu dziełu Chrystusa. Zakładała ona konieczność zaangażowania się człowieka w sprawę własnego zbawienia przez wykonywanie własnych uczynków, podważając w ten sposób całkowitą wystarczalność dzieła Pana oraz usprawiedliwienie z wiary. Nauka ta została wprowadzona do zborów w Galacji przez nauczycieli zachowujących prawo. Zyskali oni szybko autorytet i wysoką pozycję wśród tamtejszych wierzących, a chrześcijanie w Galacji okazali się bardzo podatni na wpływ tej nauki. Atak fałszywych nauczycieli był wymierzony przeciwko prawdzie, chociaż ich nauka bezpośrednio nie przeczyła jej samej, lecz raczej skierowana była przeciwko nauczającemu prawdy apostołowi Pawłowi. Fałszywi nauczyciele starali się przekonać wierzących do swojego sposobu myślenia, insynuując, że skoro Paweł nie został posłany przez Piotra ani któregokolwiek z apostołów, nie posiada Bożego autorytetu dla swojego posłannictwa. Więcej, jeśli przybył do nich bez nadanego mu przez Boga autorytetu, nie można uznawać głoszonej przez niego Ewangelii jako prawdziwej. Takim wyrafinowanym sposobem fałszywi nauczyciele nie zaprzeczali bezpośrednio głoszonej przez apostoła prawdzie, o której zniszczenie ostatecznie chodziło, lecz znieważali samego apostoła, podważając jego autorytet. Widzimy to w Galacjan 4 rozdział od 16 do 17 wersetu. Taki podstępny sposób doprowadził do osiągnięcia celu. Jak często dzisiaj ci, którzy uważają się za członków ludu Bożego, działają tą samą metodą, stosując tę samą taktykę podczas toczących się w zborze różnych sporów. Błędna nauka w Galacji. Prawo i sukcesja apostolstwa. Podsumowując, dwiema zasadniczymi błędnymi naukami, w których pułapkę wpadły zbory w Galacji, były: po pierwsze, twierdzenie o konieczności przestrzegania prawa jako warunku zbawienia oraz, po drugie, wprowadzenie wśród chrześcijan kontynuacji urzędu apostolskiego, to znaczy ustanowienie kleru, specjalnej klasy duchowieństwa, która za sług pańskich uznawała jedynie swoich członków. W celu sprostowania głoszonej kłamliwej nauki, apostoł kategorycznie odrzuca każdą formę sukcesji apostolstwa,
zaznaczając, że jego apostolstwo pochodzi bezpośrednio od samego Chrystusa. Jednocześnie Paweł ukazuje niedorzeczność połączenia prawa z Ewangelią jako środków współdziałających dla zbawienia. We wstępie apostoł streszcza te dwa zasadnicze tematy listu do Galacjan. Traktują one o autentyczności, po pierwsze jego apostolstwa, wersety 1-2, oraz jego nauki, po drugie, wersety 3-5. Apostolstwo Pawła. Wersety od 1-2. Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, i wszyscy bracia, którzy są ze mną do zborów Galacji. Na początku apostoł podkreśla, że jego apostolstwo jest nie od ludzi, czyli nie pochodzi od człowieka jako źródła, ani też nie przez człowieka, co oznacza, że nie otrzymał go za pośrednictwem ludzi. W przypadku apostolstwa Pawła nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że nie było ono kontynuacją urzędu któregoś z 12 apostołów, ani też wynikiem ordynacji. Stwierdzenie, że apostolstwo Pawła nie było przez człowieka, uderza właściwie w cały system klerykalny. Nauczyciele, którzy należą do utworzonej przez ludzi klasy duchownych, może i chętnie zapewniają, że ich autorytet nie pochodzi od ludzi, jednak żaden z nich nie może powiedzieć, że nie został im on nadany przez człowieka. Paweł jednak otrzymał swój autorytet i wskazówki nie od Piotra lub któregokolwiek z 12 apostołów, lecz jedynie i bezpośrednio od zmartwychwstałego Chrystusa. Znaczenie listu do Galacjan jest tym większe, że Paweł jako współautorów podaje wszystkich braci, którzy z nim byli. Pokazuje tym samym, że zbory w Galacji odchodziły nie tylko od głoszonej przez Pawła prawdy, ale porzucały również wiarę wspólną dla wszystkich braci. Bezsprzecznie jest to także przestrogą dla nas i powinno zmusić nas do zastanowienia się, zanim zaczniemy rozpowszechniać poglądy i nauki, które przeczą prawdzie głoszonej przez wszystkich braci. Chrześcijańska nauka Pawła. Wiersze 3-5. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Wykazawszy wiarygodność swojego apostolstwa, Paweł krótko, a zarazem treściwie wymienia prawdy, których nauczał. Po pierwsze, apostoł głosił wielkość i skuteczność dzieła Chrystusa, tego, który wydał samego siebie za grzechy nasze. Powrót do zasad prawa i jego przykazań stwarza pozór, że koniecznym jest uzupełnienie dzieła Chrystusa i dodanie czegoś do niego, aby było skuteczne. Zawracanie do przepisów prawa wyraża w rzeczywistości przekonanie, że Chrystus, choć wprawdzie wydał samego siebie jako niewysłowiony dar, o czym mówi nam drugi list do Koryntian, 9, 15 werset, nie jest jednak wystarczający do naszego zbawienia. Po drugie, gdy przyjmujemy wiarą dzieło Chrystusa, nie tylko otrzymujemy odpuszczenie
naszych grzechów, ale zostajemy również uwolnieni od złego świata. Ci zaś, którzy usiłują nas z powrotem podporządkować prawu, szukają tym samym uznania od strony cielesnej. 6 rozdział, 12 werset listu do Galacjan. Chcą nas ponownie związać z tym światem. Nauka apostolska w pełni, po trzecie, nauka apostolska w pełni odpowiadała woli Boga, naszego Ojca, i służyła przede wszystkim Jego wiecznemu uwielbieniu. Wprowadzanie wierzących znów w zakres zobowiązywania prawa oznaczało zmuszanie do ulegania woli człowieka. Zmuszają was do obrzezania oraz wywyższanie samego siebie, aby podobać się od strony cielesnej. 6 rozdział, 12 werset. By mogli z ciała waszego się chlubić. Galacjan 6, 13. W ten oto sposób apostoł przedstawia na początku listu osobę i dzieło Chrystusa, który zaspokaja nasze potrzeby, oddziela od świata, prowadząc nas zgodnie z wolą Bożą dla Jego wiecznej chwały. Niestety chrześcijaństwo pod wieloma względami pogrążyło się w takiej samej błędnej nauce jak Galacjanie, przyznając się zewnętrznie do Chrystusa, a w rzeczywistości przypisując największe znaczenie uczynkom. Tym samym wartość dzieła Pana zostaje zdeprecjonowana, a człowiek działający samowolnie według pragnień swojej grzesznej natury pozostaje powiązany ze światem, dążąc nadmiernie do jego naprawy. W takim działaniu nie ma miejsca na wolę Bożą i na jego chwałę. To wola człowieka i jego prestiż są na pierwszym planie. Apostoł Paweł, opierając się na tych trzech wersetach, to znaczy od 3 do 5, przedstawia w pierwszych dwóch rozdziałach listu do Galacjan fakty dotyczące swojej osoby. Dowodzą one, że autorytet apostolstwa Pawła pochodzi od Boga i przewyższa wszelki autorytet ludzki. Następnie w rozdziałach od 3 do 6 apostoł na nowo objaśnia swoją naukę, pokazując jej skutki w opozycji do prawa. Na koniec ukazuje rezultaty podporządkowania się prawu dla tych, którzy chcą wypełniać jego przepisy. Nietrwałość przekonań Galacjan, wersety od 6 do 7. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Apostoł na początku wyraża zdziwienie zmiennością poglądów Galacjan i zaistniałym wśród nich ewidentnym brakiem konsekwencji. Był bowiem czas, że przyjęli go jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Galacjan, 4 rozdział, 14 werset. Nastawienie Galacjan uległo radykalnej zmianie, co można zauważyć w kwestionowaniu apostolstwa Pawła. Jednak o wiele gorszym i poważniejszym był fakt, że odrzucając jego autorytet, Galacjanie odrzucali również Ewangelię, którą głosił Paweł, jedyną prawdziwą Ewangelię, jaka istnieje. Apostoł jasno to przedstawia,
że nie istnieje inna Ewangelia poza tą, którą sam głosi. Nauka Pawła, od którego Galacjanie dowiedzieli się o Ewangelii łaski Bożej, jest sprzeczna z nauką głoszoną przez ludzi, którzy będąc pomiędzy Galacjanami, wprowadzali wśród nich zamęt poprzez zwiastowanie przewrotnej, fałszywej Ewangelii. Fałszywi nauczyciele nie zaprzeczali bezpośrednio prawdom Ewangelii, lecz wypaczali i przekręcali ją. Takie zniekształcenie jest częstokroć o wiele bardziej niebezpieczne i trudne do wychwycenia niż bezpośrednie zaprzeczenie, ponieważ zawiera w sobie wystarczającą ilość prawdy, by pociągnąć wierzących, którzy utracili czujność, a jednocześnie wystarczająco wiele kłamstwa, by skutecznie udaremnić działanie prawdy. Widzimy zatem, że apostoł mówi o dwóch odstępstwach z drogi prawdy, które dotyczyły zborów w Galacji. Po pierwsze, Galacjanie porzucali boski autorytet Słowa Bożego, zastępując go ludzkimi autorytetami. Po drugie, wyrzekali się czystej Ewangelii jako jedynej drogi do zbawienia, powracając do przepisów prawa oraz ludzkich tradycji i obrzędów. Czyż nie musimy ze smutkiem przyznać, że te dwa rodzaje zła zakorzeniły się również we współczesnym chrześcijaństwie, powodując jego rozkład? Odrzucenie fałszywej Ewangelii, nauki, która w rzeczywistości nie zasługuje na to zaszczytne miano. Wiersze od 8 do 9. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Zanim apostoł posunie się dalej w swoim rozważaniu, w poważnych i dosadnych słowach wypowiada przekleństwo nad tymi, którzy głoszą naukę, jakakolwiek by ona nie była, sprzeczną z pouczeniami i prawdami prawdziwej Ewangelii, jakie otrzymali na początku. Gdyby sam Paweł, albo nawet anioł z nieba, głosił Galacjanom inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Słowa te kategorycznie wykluczają także jakąkolwiek możliwość rozwoju prawd biblijnych i dalszych objawień, czym tak bardzo fascynują się ludzie pragnący zepchnąć na plan dalszy dzieło Chrystusa, które jest całkowicie wystarczające i gwarantuje zbawienie każdemu, kto uwierzy. Werset 10. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Wypowiadając te poważne słowa, apostoł manifestuje swoją chłodną obojętność względem uznania i poważania przez ludzi. Paweł absolutnie nie należał do tych, którzy gotowi są zaniechać głoszenia prawdy czy pójść na kompromis, tolerując pewne błędy jedynie w tym celu, by być dobrze postrzeganym przez innych. Trudno jest znaleźć człowieka łagodniejszego, pokorniejszego i bardziej łaskawego niż apostoł. Jeszcze trudniej także jest spotkać męża odważniejszego, bardziej zdecydowanego, czasem wręcz impulsywnego i gwałtownego, gdy stawką jest prawda Słowa Bożego.
Gdyby Paweł postępował inaczej, nie byłby sługą Chrystusowym. Każdy sługa postąpi właściwie, biorąc przykład z Pawła, który naśladował Chrystusa. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 1 werset. Gdy znieważano naszego Pana, on milczał. Marka 15, 3-5. Gdy jednak miał zaświadczyć o prawdzie, mówił jasno i zdecydowanie. Jana 18 rozdział 33 do 38 wersetu. Boski autorytet głoszonej przez Pawła Ewangelii. Wiersze 11-12. A oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Po wstępnych uwagach apostoł przechodzi do szczegółowego opisu boskiego autorytetu głoszonej przez siebie Ewangelii. Przedstawia trzy filary prawdziwej Ewangelii. Po pierwsze, dobra nowina, którą głosił, nie była pochodzenia ludzkiego. Ludzie pragną Ewangelii wywyższającej człowieka, oferującej błogosławieństwo jako efekt jego własnych wysiłków. W przeciwieństwie do tego, Boża dobra nowina rzeczywiście przynosi człowiekowi wieczne błogosławieństwo, ale chwałę oddaje jedynie Bogu i prowadzi do wiecznego uwielbienia wyłącznie Jego osoby. Według człowieka, to znaczy według jego upodobań i woli. Drugi filar prawdziwej Ewangelii. Paweł nie otrzymał dobrej nowiny, którą głosił od człowieka. Nie miała ona w człowieku swego źródła. Trzeci filar prawdziwej Ewangelii. Ewangelia nie została wpojona Pawłowi przez człowieka. On się jej nie nauczył, ale otrzymał ją bezpośrednio przez objawienie Jezusa Chrystusa. Historia życia Pawła. Wiersze od 13 do 14. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go, i że prześcigałem żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Aby potwierdzić te fakty, w kolejnych wersetach apostoł nawiązuje do historii swojego życia, którą Galacjanie dobrze znali. Dlatego też Paweł wymienia jedynie ważniejsze wydarzenia pokazujące Boże działanie w jego życiu, wskazujące na cudowne objawienie mu Ewangelii oraz powierzenie jej prawdy zupełnie niezależnie od jakiejkolwiek ingerencji człowieka. Na samym początku Paweł przypomina wierzącym z Galacji o tym, że zanim się nawrócił, prześladował i niszczył zbór Boży. Jest to jedno z niewielu miejsc, bodajże dwóch, w Biblii Warszawskiej, które greckie słowo eklezja w znaczeniu powszechnym tłumaczą jako zbór. W innych miejscach jest to jedno z niewielu miejsc w Biblii Warszawskiej, które greckie słowo eklezja w znaczeniu powszechnym tłumaczą jako zbór. W innych miejscach słowo to oddane jest jako kościół. Zaś jego najwierniejszym tłumaczeniem jest słowo zgromadzenie. Niezależnie od tego oznacza zawsze jedno i to samo. Zrodzonych na nowo wierzących czasu łaski.
Na samym początku Paweł przypomina wierzącym z Galacji o tym, że zanim się nawrócił, prześladował i niszczył zbór Boży. W nienawiści do Kościoła Bożego wyprzedzał nawet fanatycznych Żydów. Podczas gdy inni poznawali zwiastowaną Ewangelię, przyjmowali ją jako jedyną prawdę i byli przyłączani do Kościoła, Paweł go prześladował. Gorliwość, z jaką zabiegał o żydowską religię i wiarę ojców, zaślepiała go i uniemożliwiała przyjęcie Ewangelii głoszonej przez apostołów. Z tego także wynika, że kazania sług Bożych, których zapewne wiele słyszał, nie były w stanie go pozyskać ani przekonać. Wersety 15-17. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem, i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Gdy nadszedł moment powołania Pawła przez łaskę, nie radził się on ani ciała, ani krwi. Nie poszedł do Jerozolimy, uważanej za centrum ówczesnego chrześcijaństwa, jak widzimy w Dziejach Apostolskich 8:1-14, Dziejach Apostolskich 15, ani też nie szukał rady u tych, którzy przed nim byli apostołami. Powołał go sam Bóg. To on objawił mu swojego syna. Bóg dał mu też polecenie głoszenia dobrej nowiny pomiędzy poganami. On miał plan dla życia Pawła i powierzył mu objawienia, przekazując je bez pośrednictwa apostołów czy innych ludzi, niezależnie od braci w Jerozolimie. Wersety od 18-19. Potem po 3 latach poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem i przebywałem u niego dni 15, a innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata pańskiego. Po 3 latach spędzonych w Arabii i Damaszku Paweł odwiedził Piotra w Jerozolimie. Spędził u niego około 2 tygodni. Drugim i ostatnim apostołem, którego wówczas widział, był Jakub, brat naszego Pana. Odwiedziny te nie miały zatem oficjalnego charakteru, których celem było udzielenie Pawłowi wskazówek lub ordynowanie go. Miały charakter osobisty, zapoznania się z Piotrem. Wiersze od 20-24. A pisząc wam to, Bóg świadkiem nie kłamie. Potem udałem się w okolice Syrii i Cylicji, a osobiście byłem nieznany zborom Chrystusowym w Judei, a tylko niektórzy słyszeli, że ten, który niegdyś nas prześladował, teraz szerzy wiarę, którą dawniej zwalczał, i wysławiali Boga za mnie. Poprzez słowa Bóg świadkiem, apostoł nadaje swojej wypowiedzi uroczysty charakter. Uzupełnia ją dopowiedzeniem: nie kłamię. Również i dla nas jest ważne, byśmy zawsze byli świadomi obecności Bożej i z czystym sumieniem mogli w każdej sytuacji wyznać: Bóg mi świadkiem, nie kłamię. Po odwiedzinach w Jerozolimie Paweł udał się w okolice Syrii i Cylicji, daleki od tego, aby podróżować tam za pośrednictwem zborów w Judei bądź w oparciu o ich autorytet. Nie był nawet z widzenia znany wierzącym Judejczykom. Wiedzieli jedynie, że ten, który niegdyś nas, czyli ich, prześladował, teraz szerzy wiarę, którą dawniej zwalczał.
Gdy ci wierzący usłyszeli o tym, co czynił Paweł, nie przeszkadzali mu w jego służbie, nie dawali mu też żadnych wskazówek czy rad, ani nie oskarżali go z powodu tego, że głosił Ewangelię, nie mając upoważnienia od 12 apostołów. Więcej, wysławiali Boga za wszystko, co on zdziałał przez Pawła. Cóż za paradoks! Ten mąż, niesłusznie oczerniany przez nauczycieli w Galacji, stał się przyczyną, z powodu której zbory w Judei, będącej centrum zasad Pawła, prawa Mojżesza, będącej centrum zasad prawa Mojżesza i nauczania opartej na nim błędnej nauki, Dzieje Apostolskie 15:1, mogły oddawać chwałę Bogu.